Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z BMW, tym razem z moim BMW. No i opowiemy sobie, co się ciekawego działo, jak to w BMW zawsze coś ciekawego się dzieje, co się zepsuło, co trzeba było naprawić. W tym akurat przypadku nie było takie super zaskoczenie, no bo większość tych tak naprawdę rzeczy, no to wiedziałem, że to jest zepsute. Tam doszła jedna jeszcze rzecz. No ale wiadomo, zawsze to tak jest w używanych samochodach, że coś tam się może zepsuć, co nie jest do końca przewidziane. No jak kupujecie, no to też dokładnie wszystkiego tak nie sprawdzicie, tak? Więc tu akurat jakiś nie było może super, hiper dużych niespodzianek, no ale były dodatkowe koszty, tak? Więc jeżeli chodzi o rzeczy, które zostały wymienione, z tych co wiedziałem, no to była uszczelka pod pokrywą zaworów, bo tam już było zapocenie. No wiadomo, część osób pewnie by z tym jeździła i czekała, aż to będzie, z tego będzie się więcej siąpić czy tam kapać, i wtedy dopiero wymieniła. Ja stwierdziłem, że to już trzeba zrobić porządnie, no i wymieniłem tę uszczelkę pod deklem. Została wymieniona też pompa wakuum, no bo była już tak, też tam się pociła, też już z tego, co mechanik mi mówił, no to trzeba by było wymienić. Więc akurat pompa wakuum jest ważna dla układu hamulcowego, więc wolałem nie ryzykować. No i oprócz pompy wakuum i oprócz uszczelki dekla trzeba było jeszcze wymienić oczywiście akumulator, który no w teorii można by jeszcze przeciągnąć do zimy. Może by jeszcze to jakoś pochodziło, no bo to było tak, że jak auto postało dzień, dwa, no to ten akumulator po prostu wyskakiwał komunikat, że akumulator jest słaby. No i po zmierzeniu okazało się, że tam no nie jest ten akumulator już w najlepszej kondycji, bo to był bodaj od nowości akumulator. No i tak jak mówię, no można by jeszcze z tym jeździć, no ale stwierdziłem, że wolę mieć pewność, jeżeli zostanie mi samochód na kilka dni gdzieś, powiedzmy, no to żebym mógł sobie ten samochód odpalić, a nie, że później przychodzę do niego i okazuje się, że na przykład nie odpalam, tak? Więc wolę mieć ten komfort. Wymiana, tu jeszcze jest wymiana płynu hamulcowego, to akurat na moje zlecenie, no bo jak jest samochód się kupuje, no to nie wiadomo, ile ten płyn tam po prostu był używany, a profilaktycznie co 2 lata ten płyn powinno się wymienić, moim zdaniem. No i z takich jeszcze jednej rzeczy, która była chyba najbardziej upierdliwa w tym samochodzie, przez to po prostu przestał on miesiąc tak naprawdę w serwisie, no to był reflektor. W reflektorze był problem taki, że nie działał kierunkowskaz. Oczywiście wiadomo, w BMW nie jest to potrzebne, no ale pomyślałem, że warto by było jednak ten kierunkowskaz mieć. Nie działał kierunkowskaz i nie działał taki pasek LED-owy, który jest na górze przedniego reflektora. To był bodaj, już teraz nie pamiętam, czy to był prawy czy lewy, chyba to był lewy. No i problem był taki, że to nie działało. No, znalazłem serwis, który to regeneruje. Wysłałem to do tego serwisu. Serwis to zrobił, przysłał, po czym okazało się, że to nie działa, tak? No i zadzwoniłem do tego człowieka, ten człowiek mówił, że wystarczy wymienić jeszcze jakąś tam jedną rzecz. Dokładnie jakby nie wytłumaczył tak w 100% o co to chodzi, ale mówił, że jakoś tak nie do końca go też mogłem zrozumieć. Mówił, że wystarczy tylko tam wymienić coś na zasadzie modułu, tak? Bo to był de facto moduł, tylko on jakoś to dziwnie tłumaczył, no ale mniejsze o to. No i mój mechanik stwierdził, że dobra, no to sprawdzimy inny moduł. Zamówił moduł za jedyne 400 zł, używany oczywiście, po czym okazało się, że moduł nie działa, tak? No więc trzeba było ten moduł odesłać. Wiadomo, to wszystko jakby wymaga czasu, przysyłka, wysyłka w te i we w te. No i stwierdziliśmy, że kupimy droższy moduł za 800. Przyszedł moduł za 800, okazało się, że zadziałał, no ale podczas ustawiania jakiegoś elektronicznego, akurat na elektronice się zbytnio nie znam, okazało się, że drugi moduł nie działa prawidłowo, tak? No więc mechanik zamówił drugi moduł za 800 zł i ten moduł przyszedł i już obie lampy zadziałały. Z tego, co mi mówił, to te moduły po prostu były zalane i miały dosyć duże wilgoci. Jedna lampa ta, w której nie działał kierunkowskaz i nie działał ten LED na górze, też nie miała z tyłu zasłonki, więc prawdopodobnie w tych lampach były wymieniane klosze, więc prawdopodobnie ktoś to wyjmował, to tego klosza z tyłu nie zabezpieczył taką
z zakrywką i musiałem tą zakrywkę jeszcze dokupić. No i teraz już to wszystko działa, tak? Jeszcze kupiłem dywaniki, ale to już jest taka pierdoła, to tam nie ma co nawet, powiedzmy, tego liczyć. Opiszę wam to wszystko, całość wyszła około 7 z hakiem, 7000 z hakiem, już teraz dokładnie nie pamiętam ile tam stówek, ale to już jest mniej istotne. Także tak to wyglądało, więc po wydaniu łącznie około 15 000. Na razie większość rzeczy działa, w sensie technicznie jest samochód sprawny, jest jakieś tam kilka pierdół do poprawienia, typu powiedzmy popielniczka, tak, która jak zobaczycie tu jest trochę, jest to rozregulowane i to trzeba naprawić, typu na przykład tu trzeba to wymienić, no i takie, i na przykład uprać pasy, bo są takie dosyć brudne, więc to są już takie pierdoły, żeby powiedzmy ten samochód wyglądał już tak tip-top, tak? Tu jeszcze z takich ciekawostek, ktoś mi napisał w poprzednim filmie, że mam wystrzelone zagłówki, że były po prostu zagłówki pirotechniczne, ale akurat w tej wersji, bo jest to wersja taka, no, niezupełnie podstawowa, ale taka nie jest jakaś super wyposażona, więc tych zagłówków nie ma, z tego co mi mówił mechanik, powinien też tego nie ma, w sensie nie ma tych zagłówków pirotechnicznych, więc jakby to powiedzieć, jeden koszt mniej, bo takie zagłówki, z tego co widziałem używane, kosztują około 300, więc zawsze dodatkowy by był to koszt, ale na szczęście okazało się, że tych zagłówków nie ma. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Jeszcze miałem też taki przypadek, że trochę coś mi dzwoniło. Już myślałem, że to może będą wtryski, albo może Westgate turbiny, chociaż turbosprężarka została wymieniona. Była faktura jeszcze od poprzedniego właściciela, że on tam za około 7000 to wymienił chyba na nową, tą turbosprężarkę, z tego co widziałem. No i okazało się na szczęście, że to po prostu kawałek osłony przy wydechu. Tam się jakoś oderwał i dzwonił o wydech, co po prostu było, no, takie, trochę człowiek jechał z duszą na ramieniu, ale generalnie wziąłem kombinerki, obciąłem ten kawałek i wywaliłem go do kosza, bo tam z tego co widziałem, to chyba nie dałoby się tego jakoś tam przyczepić. Stwierdziłem, że mały kawałek to tam już nie jest istotny, więc wywaliłem to do kosza i przestało dzwonić. Takie naprawy to ja lubię, naprawa za darmo. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Jeżeli chodzi o inne kwestie, no to można powiedzieć, że naprawdę samochód jest bardzo fajny, przynajmniej w mojej ocenie, tak? Mi się podoba, mi odpowiada. Jedyny mankament jest taki, że mógłby trochę głośniej brzmieć, no bo jednak silnik dwulitrowy, no to nie oszukujmy się, nie ma dźwięku. Z kolei w silnikach sześciocylindrowych, no to to spalanie jest troszeczkę większe, tam osiągi do setki w wersji 535i, no to jakoś tam drastycznie się nie różnią, powyżej 100 tam chyba jest trochę lepiej z tego co kojarzę, no ale też większe jest spalanie, jest problem z panewkami, trzeba te panewki co te około 100 000 wymienić, więc też jeżeli na przykład okaże się, że wał jest pokrzywiony, no to wał 10 000 kosztuje w ASO, a zamiennika nie ma, więc też to nie są tanie rzeczy i zawsze coś za coś, tak? Wiadomo, że zawsze mocniejszy jest fajniejszy, no ale są też większe koszty, więc coś kosztem czegoś, tak? No, jeżeli chodzi o tak ogólnie jeszcze o samochód, no to najbardziej jestem tak naprawdę zadowolony ze skrzyni, która jest to ZF 8HP i naprawdę zmienia te biegi super, płynnie. Tutaj nie można mieć zastrzeżeń. Jest zauważalna różnica między trybem komfort a sport. Przy sporcie robi to dużo brutalniej i daje naprawdę dużo frajdy z jazdy. Samochód jest komfortowy. Jak miałem E46, to właściwie tak celowałem w auta wtedy takie bardziej sztywne. Podobało mi się to, a teraz jakoś tak spodobał mi się ten komfort. Może kwestia wieku, nie wiem, ale po prostu ta płynność i to uczucie takiego, takiej komfortowej jazdy, nawet nie musi być szybko, też jest przyjemne. Oczywiście wiadomo, czasami też fajnie jest przycisnąć, ale generalnie jazda wolniejsza też jest przyjemna. Więc tak to wygląda. Fajny jest też system auto hold, dzięki temu nie musicie trzymać nogi na pedale hamulca. W mieście jest to upierdliwe, jak po prostu za każdym razem
ktoś przed wami hamuje, stoicie w korku, co chwilę musicie tą nogę odkładać na hamulec, przyspieszać, hamować i cały czas trzymać nogę na hamulcu, a tak to sobie po prostu wciskacie raz hamulec, zaciąga się ręczny, później wciskacie gaz i jedziecie dalej i to jest moim zdaniem fajne. Wiadomo, że przydałaby się może większa nawigacja, bo tutaj akurat jest ten mały ekran, ale też jakoś nie narzekam na to, tym bardziej, że nie oszukujmy się, tutaj nawigacji nie ma, ale te nawigacje to już i tak są przestarzałe, więc i tak się korzysta z nawigacji na telefonie, więc tak naprawdę to nie jest potrzebne, tak? System start-stop mógłby być wyłączany na stałe, więc to jest trochę upierdliwe, że za każdym razem go trzeba wyłączać. Radio mogło być trochę lepsze, szczerze mówiąc teraz nie pamiętam, co to jest za radio, ale generalnie w BMW-kach często te no radia są takie sobie. No tu jeszcze dochodzi ten problem, że nie ma Bluetootha, no ale muzyka po Bluetoothie to też jest generalnie lipa, nie oszukujmy się, to nie jest dobra jakość, najlepiej mieć po kablu, ja mam po kablu, ale mam też telefon z ładowaniem USB na C i przez to muszę taki jakby takie urządzonko mieć, które mi to, ten dźwięk przetwarza, no i ta jakość jest taka, powiedzmy, czasami lepsza, czasami gorsza. Na pewno nie jest to taka jakość, jak podłącza się kabel, czy jak to jest, powiedzmy, bezpośrednio kabel ten, już nie pamiętam, jak on się nazywał, jak to jest bezpośrednio do telefonu ten kabel, to wtedy jest lepiej. No i oczywiście jakiś streaming po Wi-Fi, no to też jest najlepiej, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie audio, no ale wiadomo, no samochód, audio w samochodzie to nie jest audio w domu i to jest zupełnie inna liga, nigdy to nie będzie ten sam, nigdy to nie będzie ta sama jakość. No i tak to wygląda mniej więcej z takich różnych rzeczy. Jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie w komentarzach. Jeżeli chcielibyście taki samochód zakupić, no to też możecie pisać, albo mieliście, albo macie, albo nie macie i chcielibyście coś napisać, no to możecie śmiało pisać. Fajnie, jakby ktoś miał na przykład Mercedesa E-klasę, albo miałby z podobnego rocznika A6, no to zawsze można sobie porównać, powiedzmy, koszty, czy ewentualnie jakieś inne rzeczy. To też są ciekawe samochody, tak?